czy poddać swojego partnera, czy właśnie znokautować. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Narożnik niebieski to Mateusz Ciałowicz, a czerwony to Dawid Orzechowski. W narożniku czerwonym, reprezentujący AK Champion, mierzący 180 cm wzrostu, ważący 82 kg, Dawid Orzechowski! A jego przeciwnikiem w narożniku niebieskim będzie reprezentujący Grappling Kraków, mierzący 184 cm wzrostu, ważący 81,5 kg, Mateusz Ciałowicz. Mamy doping, przepraszam, dla Dawida Orzechowskiego z AK Champion, kolejny zawodnik z tego klubu. Dzisiaj się nam prezentuje i rozpoczynamy. Niebieski, Ciałowicz, czerwony, Orzechowski. Od frontalnego kopnięcia rozpoczyna Ciałowicz. Oraz low kicki w wykonaniu Orzechowskiego, ale również Ciałowicz odpowiada tym samym. Ciałowicz wydaje się luźniejszy w tej stójce, z większego luzu tutaj atakuje. No i tak byśmy się chyba spodziewali, patrząc na to, na CV obu zawodników, że tak powiem. Ciałowicz to jednak lepsza stójka, Orzechowski lepszy chyba grappling, tak mi się wydaje. Ale widzę, że też tymi kopnięciami prostymi właśnie stara się utrzymać swojego przeciwnika na dystans, też okopuje przednią nogę. Natomiast właśnie mam wrażenie, że tutaj Orzechowski będzie starał się jednak jakoś dojść właśnie, dążyć do tego obalenia. Albo może do samego klinczu. Ja wiem, że Orzechowski w klubie AK Champion zajmuje się grapplingiem, więc przydałoby się, panie trenerze. No i właśnie wywołałem. Właśnie czekał na taką akcję właśnie. Wywołałem wilka z lasu, strzeliłem się idealnie. Orzechowski obala Ciałowicza. To było bardzo ładne wysokie kopnięcie, ale właśnie niestety też przy takim kopnięciu się odsłaniasz. Ale tutaj póki co bardzo ładna obrona przed konsekwentnym właśnie wprowadzeniem. Tak, i Ciałowicz ładnie wstał, ale kolejny raz wyniesienie w górę w wykonaniu Orzechowskiego i tak mamy kolejny raz. Świetnie sobie radzi właśnie w tej płaszczyźnie. Tak, i raczej będzie rzucał tutaj swoim rywalem jak lalką, bym powiedział, bo na razie tutaj bezproblemowo Orzechowski obala Ciałowicza. Z tym ma duże problemy zawodnik Grappling Kraków. No i Orzechowski dzięki temu bardzo spokojnie sobie punktuje. Aczkolwiek w tym parterze też nie ma zbyt wielkiej aktywności. Tak, a tutaj Ciałowicz stara się go cały czas trzymać blisko, zapięta mocno garda. Myślę, że on chce, że właśnie sędzia podniósł tą walkę jak najszybciej do góry. No mam wrażenie, że dla Ciałowicza to jest jedyna szansa, walka w stójce, ale widzimy, te ciosy są i trudno będzie sędziemu na razie tę walkę podnieść, bo Orzechowski jest dosyć aktywny, aczkolwiek już raz zwrócił uwagę. Ładnie teraz poradził sobie Ciałowicz i walka wraca do stójki. I ładnie teraz doszedł prawym bezpośrednim na twarz Orzechowskiego. Tak, i zaskoczył jeszcze takim prawym, takim low kickiem na... takim podcinającym właśnie. Ciałowicz, no musi uspokoić tutaj tę stójkę, musi pilnować tych prób obaleń wykonania Orzechowskiego i musi przejąć inicjatywę w stójce. To bez dwóch zdań. Ma jeszcze czas w tej rundzie, może kilkoma czasami zaznaczyć jakąś swoją minimalną przewagę, aczkolwiek na razie w tej rundzie to Orzechowski myślę, że ma więcej punktów na swoim koncie. Ale teraz zaskoczył serią właśnie Orzechowski. No też potrafi to robić jednak w tym combat kickboxing. Ciosy są też ważne i też pokazywał, tutaj Ciałowicz właśnie stara się cały czas utrzymywać dystans, nie pozwolić zbliżyć się swojemu przeciwnikowi. Tutaj na pewno będzie starał się tymi przednimi frontalnymi kopnięciami utrzymywać dystans lewym, prostym. No na razie w tej walce chyba najdalej od jakichś nokautów. No, zobaczymy, może będziemy mieli drugi pojedynek dzisiaj, w którym będziemy mieli decyzję sędziowską. Na razie w pierwszej rundzie chyba to Orzechowski z lekką przewagą, ale zobaczymy, jak to widzieli sędziowie. A my dziękujemy, że jesteście z nami, że oglądacie dzisiejszą transmisję na Podkarpacie Live Gala Hegemon MMA, debiut tej gali na polskim świecie MMA. Cieszymy się, że jesteście z nami. Łapki, suby, wspierajcie nas, wspierajcie galę. Będziemy, mam nadzieję, tych galę MMA na naszych kanałach coraz więcej. Liczę na to, ja osobiście bardzo bym się z tego cieszył. Czekamy również i na Carpathian Warriors, czekamy na wielki powrót, ale na razie jesteśmy w Sanoku. Ósma walka gali Hegemon MMA, druga runda pojedynku Dawida Orzechowskiego z Mateuszem Ciałowiczem. MMA Semi Pro, kategoria 82 kg. Ale widzimy, że już coraz śmielej właśnie atakuje Ciałowicz. Mateusz Ciałowicz. Tak, Ciałowicz.
Oj, teraz dostał od Orzechowskiego jednym ciosem, ale jednak Orzechowski oddaje pojedynczym ciosem zazwyczaj, a Ciołowicz próbuje składać kombinację. Przez to ta stójka u niego wygląda naprawdę, naprawdę lepiej, ale to w uszu chyba wychodzi, tak mi się wydaje. Na pewno też, ale tutaj naprawdę te kombinacje też są dość szybkie. On stara się to robić tak, żeby nie pozwolić, nie zostawić miejsca na jakiekolwiek obalenie. No i widzimy, Orzechowski już szuka obalenia, ale bardzo ładnie Ciołowicz teraz. Ciołowicz się obronił przed tym. No zobaczymy, ile sił zostanie Orzechowskiemu, bo te próby obaleń też na pewno trochę go pompują. Ciałowicz, mam wrażenie, że na razie kondycyjnie wygląda dobrze, jest dosyć mobilny, w tej stójce dużo się porusza i tymi frontalnymi kopnięciami próbuje teraz karcić Orzechowskiego. Widzi chyba, że Orzechowskiemu troszeczkę spada ten pasek staminy, ten pasek kondycji i szuka tam tych miejsc na wątrobie, żeby jeszcze bardziej osłabić rywala. Tak, te kopnięcia frontalne na tłów zdecydowanie wpływają właśnie na... No chyba znalazł właśnie w tym sposób Ciałowicz, takie mam wrażenie. Tutaj przypomniałem się troszkę walka... Oj, przechwycił teraz nogę, ale no nie szuka tutaj pójścia w parter. Conora McGregora z Chadem Mendezem, gdzie też miał tego właśnie zapaśnika. I Conor dążył cały czas do tego, żeby atakować tymi frontami i właśnie jak najbardziej spompować. No i go spompował tak, że w drugiej rundzie już Chad nie miał w ogóle totalnie sił na nic. Zobaczymy, czy tutaj również będzie w stanie tymi frontami Ciałowicz odebrać zdrowie Orzechowskiemu. No i też musi pamiętać o tym, że musi być ostrożny, że to mogą być albo pojedyncze ciosy, albo szybkie akcje, żeby nie zostawić w ogóle miejsca na jakieś próby obalenia ze strony przeciwnika. Ale na razie w drugiej rundzie celniejszy Ciałowicz, Orzechowski nie jest w stanie obalić rywala, no i tutaj myślę, że Ciałowicz przejął inicjatywę w tej rundzie i w tej walce. Tak, i widzimy też naprawdę dużą mnogość technik ze strony Ciałowicza. Pięknie te ręce chodzą. Teraz próbuje Orzechowski, ale chyba się Ciałowicz wybroni. Dobija Orzechowski do klatki Ciałowicza, ale cały czas walka jest w stójce. No Orzechowski musi tutaj trochę być aktywniejszy. Samym dociskaniem do klatki tej rundy nie wygra. Tu widzimy kolano jeszcze ze strony Ciałowicza. Szuka Orzechowski tutaj próby obalenia. Ale samo obalenie, nie wiem, czy wiele panuje. Rozrywa tutaj Orzechowski, ale na tym rozerwaniu jeden i drugi nie był celny. Oj, teraz trafił w pół dystansie Orzechowski. Mamy wymianę ciosów. Koniec rundy, jeszcze 10 sekund. Wysokie kopnięcie na głowę, ale przyjął to na gardę Orzechowski. Koniec rundy, wyrównany pojedynek. Myślę, że na dzisiejszej gali jest to najbardziej wyrównany pojedynek dotychczas, bo naprawdę trudno mi powiedzieć, jak ta runda była oceniana przez sędziów. Myślę, że bliżej jest mi tutaj do oceny, że to Ciałowicz tę rundę wygrał, ale pierwsza runda według mnie bliżej dla Orzechowskiego. Chyba jest świeższy. Zaryzykuję stwierdzenie, że jeżeli Ciałowicz tej walce już nie da się obalić, to Ciałowicz przechyli szale na swoją korzyść, no ale poczekajmy, jeszcze przed nami cała trzecia runda. Tutaj Orzechowicz ma ciekawą taktykę, ponieważ w momencie, kiedy jest na krótkim dystansie, on stara się po prostu zejść i wejść po prostu takimi krótkimi, szybkimi sierpami. Co dwa razy myślę, że trafił czymś takim. I rozpoczynamy ostatnią rundę ósmego pojedynku na gali Hegemon MMA pomiędzy Mateuszem Ciałowiczem, narożnik niebieski, a Dawidem Orzechowskim, narożnik czerwony. Na razie tutaj znowu zaczyna bardzo równa walka i tak jak mówisz Krzysztof, te frontalne kopnięcia bardzo skuteczne są, wydaje mi się, w arsenale Ciałowicza. Bardzo ładne kopnięcie obrotowe, ale też przyjął to na gardę Orzechowski. Widzimy, tutaj próbował zacząć od dołu, pójść potem do góry, ale ani jeden, ani drugi cios, że tak powiem, nie wszedł na głowę Ciałowicza i widać, teraz zastopował Ciałowicz prawym głowę Orzechowskiego. Coraz mocniejszy doping ze strony AK Champion. No oni chyba też czują, że trochę popularnemu Orzechowi ta walka ucieka. No Ciałowicz sobie pozwala na troszkę więcej tymi kopnięciami obrotowymi, czy znowu właśnie kopnięcie na głowę. Z dużego luzu wychodzą te kopnięcia. Ja czekam tylko, aż to gdzieś wejdzie tak solidnie, czysto na głowę Orzechowskiego. Na razie wszystko ląduje na gardzie. Dobrze tutaj akurat wraca z tą ręką Orzechowski. Oj, ładny teraz lewy doszedł do szczęki. Świetna kombinacja. Tak, tutaj pod tym kątem faktycznie ta stójka Ciałowicza robi wrażenie i na to Orzechowskiego widać różnicę. No to taki właśnie taki prawy szybki podbródkowy, przepraszam, lewy podbródkowy i prawy. I znowu ten obrotóweczka, kołowrotek bonusa BGC, tak byśmy to nazwali. Strontheim, te wszystkie nauki.
Nie wiem, czy aż tak zabójczy, ale... Nie, takich nie ma. To jest tylko jedna osoba, która ma te techniki, których nawet nie znają służby. I rusza Orzechowski po obalenie. To jest jego chyba ostatnia szansa, żeby w tej walce przechylić szale na własną korzyść. A przede wszystkim w tej rundzie, bo nie chcę oceniać tych wcześniejszych rund, bo naprawdę trudne zadanie będą mieli sędziowie. Tak, widzę, że pracuje nad tym, ale bardzo dobrze broni się tutaj Ciechowski. No jeżeli Ciechowski utrzyma tę walkę w stójce, to może być dla niego naprawdę istotny element, jeżeli chodzi o punktowanie tej walki. Bardzo blisko nas w tej chwili zawodnicy. Dociska Orzechowski. I mamy obalenie, ale odwraca sytuację. Ciałowicz, przepraszam. Widzimy w emocjach, mi się już też myli. Przepraszam bardzo, Ciałowicz. No i zobaczymy ostatnie 40 sekund tego pojedynku. Który z zawodników ten pojedynek wygra? No, już teraz znowu ten frontalne kopnięcie. No, którym się też zahaczyło właśnie o głowę. I kolejne frontalne, teraz ależ tutaj fajnie. Obrotowe kopnięcie teraz na tłum niezwykły było. Luz w tych kopnięciach Ciałowicza. Naprawdę podoba mi się to bardzo. W tej chwili próbuje nawet zapiąć duszenie i kto wie, czy tam nie jest to zapięte. No nie, 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 wraca Ciałowicz do obijania rywala i punktowania. Wie, że on może tą końcówką rundy przechylić szale na swoją korzyść. Zobaczymy jeszcze Orzechowski. Tylko próbuje żeby teraz złapać balachę. Właśnie jakieś duszenie trójkątne, ale tutaj na szczęście uciekł. Nic z tego, Ciałowicz odchodzi, nie chce już się bić. Koniec walki, bardzo równy pojedynek. Jak ja miałbym oceniać, myślę, że drugą i trzecią rundę przyznałbym Ciałowiczowi, pierwszą przyznałbym Orzechowskiemu. 29-28 według mnie Ciałowicz, ale myślę, że sędziowie mogli tę walkę widzieć zupełnie inaczej. Ja bym przyznał szczerze, że moim zdaniem to nie był równy pojedynek. Druga, trzecia runda zdecydowanie dla Ciałowicza. Pierwsza, najlepsza w wykonaniu Orzechowskiego przez to obalenie. Został rozstrzygnięty na punkty. Jednogłośną decyzją sędziów zwycięzcą tego pojedynku zostaje zawodnik klubu Grappling Kraków Mateusz Ciałowicz. Stójeczka Ciałowicz zdecydowanie skuteczniejszy. No i to też widzieli sędziowie w parterze. Orzechowski za mało pokazał i jednogłośna decyzja wędruje do Mateusza Ciałowicza. Gratulacje zawodnika ze Słomnik. Moim zdaniem Ciałowicz rozdawał karty w tej stójce, naprawdę. No tak jak przed walką mówiliśmy, że gdzieś tam w tej stójce on musi szukać swoich szans i dokładnie właśnie tam je znalazł. Wykorzystał wszystkie możliwości, jakie miał i mamy dopisanie do swojego ogromny arsenał ze strony kopnięć, ciosów pięściami. No naprawdę, i był też, tak jak mówiłeś, te ciosy były często z luzu, nie były sygnalizowane. Przez to nie mógł znaleźć sobie miejsca Orzechowski do jakiegoś obalenia. Czasem starał się skracać tymi szybkimi takimi sierpami, ale to było zdecydowanie za mało. A Ciałowicz świetnie utrzymywał dystans, czy kopnięciami frontalnymi, czy właśnie szybkimi ciosami stójcznymi pięściami. No moim zdaniem naprawdę świetna stójka.